Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czem Avizanosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050 i przedstawiam Wam stację kolejową Warszawa Czyste. Bo tak początkowo nazywała się ta stacja w 1919 roku. Wtedy była prowadzona przebudowa linii średnicowej i wtedy powstała ta stacja. I od tamtego czasu już jest w Warszawie, teraz ma nazwę Warszawa Zachodnia oczywiście. No i jest w teorii przez PKP uważany jako dworzec klasy premium. Czy stara stacja jest dworcem klasy premium, to możecie się sami zastanowić i odpowiedzieć. A ja tylko powiem jeszcze z takich technicznych rzeczy, jakie są tutaj w okolicy, to jest to ważne, że faktycznie jest tutaj stacja kolejowa, jest obok dworzec kolejowy PKS, znaczy dworzec autobusowy PKS, który jest do przebudowy przeznaczony, ale to jest w ramach funduszy PKS-u, więc odpowiadając na pytania, nie wiem kiedy to nastąpi, mówią, że chcą to zrobić, ale pieniędzy nie mają, więc nie robią. Takie jest ich oficjalne stanowisko. No i oczywiście w okolicy powstaje, znaczy pod Warszawą Zachodnią powstaje linia tramwajowa, o której w tym odcinku nie będę mówić, tylko za miesiąc. No i jest planowana tutaj stacja piątej linii metra. Natomiast w tym miejscu jest łącznik budowany pomiędzy dwoma liniami, pomiędzy dwoma torami linii średnicowej dalekobieżnej. Ponieważ w trakcie przebudowy aktualnej linii średnicowej, raptem 100 lat po tej, o której mówiłem na początku odcinka, będzie przebudowa, będzie potrzeba po prostu w tym miejscu połączenia tych dwóch torów, aby pociągi lepiej mogły jeździć pomiędzy, wahadłowo oczywiście, po tych torach, które będą użytkowane w trakcie przebudowy. Dlatego tutaj w tym miejscu powstaje aktualnie łącznik, to jest ten łącznik, który przez chwilę też skrócił pociągi dalekobieżne, znaczy pociągi podmiejskie, dalekobieżne cały czas jeżdżą po jednym torze tutaj, a podmiejskie, no wiemy, już teraz jest lepiej, są dwa tory, więc właściwie to jest tak jak było wcześniej. Ale oczywiście to nie jest dokładnie tak jak było wcześniej, bo pociągi podmiejskie w tym momencie mają tylko i wyłącznie jeden peron do dyspozycji. Wcześniej miały dwa perony do dyspozycji na linii średnicowej podmiejskiej. No i to jest na pewno jedna z zmian, która jest oczywiście na minus, jeżeli chodzi o przepustowość w tym miejscu. Ale oczywiście, przynajmniej ja, nie wiem jak wy, jestem w stanie to wybaczyć, ponieważ powstaje tutaj naprawdę nowa, pełna i odjechana stacja Warszawa Zachodnia z nowym właśnie dachem, który jest chyba najbardziej widowiskową częścią tej przebudowy. I właśnie w tym momencie możemy zobaczyć, jak to wygląda. Przekręcając się, mamy już trzy perony pod nowym dachem w tym miejscu właśnie z napisem Warszawa Zachodnia i po prawej stronie mamy dwa na razie elementy nowe od nowego dachu nad dwoma peronami, czyli nad peronem piątym i czwartym. Nad trzecim jeszcze nie mamy zupełnie nowych części, ale też trzeba pamiętać, że peron trzeci jest po prostu krótszy. I też dlatego w ten sposób mogę powiedzieć, że ten napis Warszawa Zachodnia, który jest na tej ściance tej bocznej tegoże nowego dachu, jest trochę przesunięty właśnie w tamtą stronę, ponieważ sama stacja, sam nowy dach będzie się kończyć w różnych miejscach od tej strony, w zależności oczywiście od długości peronów. Ponieważ tutaj te perony są dosyć podobnej długości jak tamte główne, które są już wybudowane, czyli perony 6, 7 i 8, tam już nowy dach jest w pełnej okazałości, no i tutaj to jeszcze powstaje. W tym miejscu będzie się znajdować nowe przejście podziemne, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze jedno ujęcie, które możecie zobaczyć właśnie w tym miejscu, jak to wygląda na dole. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że bardzo musiałem się powstrzymywać, żeby nie wlecieć i nie przelecieć dołem, dronem przez te rusztowanie, które jest właśnie pod tym nowym dachem, ale ostatecznie udało mi się tego nie zrobić i w tym miejscu nie przeleciałem się, natomiast na tramwaju na Kasprzakach, który też nagrywałem tego samego dnia, już mi się nie udało i tam przeleciałem faktycznie pod jednym wiaduktem w budowie. Ale w tym miejscu, pomijając to wszystko, możemy zobaczyć pozostałe perony, które już są faktycznie użytkowane, to jak widzicie tam dalej. No i też widać, że jest na tych peronach cały czas płot. To jest właśnie płot od przejścia podziemnego, które jest aktualnie nieużywane na nowych peronach, ponieważ cały czas powstaje. Wszystko, co się dzieje na poziomie minus 1,
3-2 z tramwajami, jest aktualnie w trakcie budowy i do momentu zakończenia całej przebudowy raczej nie będzie udostępnienia go dla pasażerów, także nie łudźcie się, że to w najbliższym czasie się zmieni. Tylko i wyłącznie przejście podziemne jest użytkowane, to stare, które jest jeszcze do wyburzenia przeznaczone za jakieś pewne najbliższe pół roku. Tu po drugiej stronie powstają oczywiście małe daszki, ponieważ to nie jest tak, że wszędzie będzie duży dach. Po drugiej stronie kładki, po stronie wschodniej, będą małe daszki. One, bym powiedział, że nawet są czasami całkiem niezłe, pod względem tego, że faktycznie chronią przed deszczem, śniegiem. Co do wiatru, to oczywiście wiadomo, że nie. No ale przed deszczem i śniegiem całkiem chronią. Oczywiście nie tak dobrze jak wielki, ogromny dach, ale zawsze to coś i dobrze, że on tutaj faktycznie jest. Oczywiście cały dach, czy duży, czy mały, nie pokrywają w 100% wszystkich peronów. No poza peronem WKT-ki, który będzie całkowicie pod wielkim dachem schowany, co jest unikatem na tą stację, ale to nie zmienia faktu, że faktycznie wszystko nie jest schowane, więc no, trzeba się liczyć, że jeżeli nasz pociąg będzie trochę dłuższy i zatrzyma się w sektorze, gdzie już po prostu peronów zadaszenia nie ma, no to trochę możemy zmoknąć, tak? To tak oczywiście jest. Oczywiście wszystko też nie jest ogrzewane pod wielkim dachem, więc to nie jest tak, że przyjdziecie się na Warszawę Zachodnią, wyjdziecie na peron i się będziecie ogrzewać jak na Centralnej. To tak nie działa. Tutaj w ten sposób to nie działa. Przejście podziemne będzie oczywiście ogrzewane i na spokojnie będziecie mogli sobie wejść i się ogrzać, czy w tunelu tramwaj, czy na dole właśnie przy tramwaju, czy przejść podziemnym, ale na górze tego nie będzie, po prostu tutaj nie będzie padać deszcz, no i będzie też stosunkowo oczywiście cieplej, no bo jednak będzie to trochę odcięte od reszty miejsca. Co do elementów, które tutaj jeszcze widzimy, to jest oczywiście część nowej hali dworcowej, która powstaje przy ulicy Tunelowej. I właśnie ją teraz zobaczymy, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda aktualnie. Tutaj na przestrzeni ostatnich miesięcy widzimy, że faktycznie ona powstaje dosyć szybko. Tuż z tego, jak tutaj był tylko łącznie sam plac przejścia podziemnego na dole, do momentu, w którym aktualnie mamy już zamontowany prawie, przynajmniej w połowie, no prawie już całkowicie stelaż dachu, który będzie się w tym miejscu znajdować nad tym wszystkim. Nie jest to oczywiście jeszcze w całości wszystko zamontowane. Jak widzicie, tutaj jedna część tego nowego dachu jest jeszcze ustawiona na dole, na przejściu podziemnym, ale ogólnie dosyć duża część jest już zamontowana, jeszcze nie jest oczywiście to całkowicie odcięte, w sensie nie ma jeszcze zabudowanej części dachowej, czyli cały czas deszcz pada, ale konstrukcja jest mniej więcej zamontowana i zwróćcie uwagę, jak to wygląda w środku. W środku cały dach, cała ta konstrukcja jest podtrzymywana przez dwie główne podpory w kształcie liter V. Podobnie jak na całej stacji, tam mamy podpory do dachu w kształcie liter X i Y, to tutaj mamy w kształcie liter V. Powiem, że to całkiem ładnie wygląda i nie będę ukrywać, że będę chciał się przejść tam na dole, jak już będę mieć możliwość, żeby wam to pokazać bezpośrednio z dołu, jak to wygląda i czy faktycznie to wygląda, że to jest aż tak ogromne, będąc na dole, bo pamiętajcie, że ten dach jest zamontowany 3 piętra wyżej niż podłoga, która tutaj jest, także trochę tej przestrzeni będzie. Oczywiście całość będzie przeszklona, a dach będzie wyglądać podobnie jak na całej części Warszawy Zachodniej, czy na budynku wielofunkcyjnym, który się znajduje po lewej stronie i tam są oczywiście części biurowe i cały sprzęt do zarządzania stacją, zarówno od części kolejowej, jak i od części handlowej, która też tutaj będzie dosyć bogata na poziomie -1, na -2 nie będzie, ale na -1 będzie całkiem dużo tych przestrzeni. Tutaj lecąc dalej oczywiście widzimy peron 9, przy nim dużych i większych zmian w ostatnim czasie nie ma. To znaczy tak, żeby nie było, że nic się nie dzieje, oczywiście się dzieje, przejście podziemne jest już od dawna gotowe, wyjścia też już są całkiem gotowe od właściwie kilku miesięcy, ale winda się pojawiła i faktycznie coraz lepiej ta winda wygląda, jakby już była właściwie gotowa i dostępna dla pasażerów, ale jest cały czas odcięta płotem z tego, co widziałem tutaj na tych ujęciach. Więc spokojnie, żadna winda na Warszawie Zachodniej nie jest jeszcze oddana do użytku, ale to nie znaczy, że ich nie będzie. Tak, wiadomo, że oczywiście w trakcie przebudowy i budowy całej Warszawy Zachodniej jest to właściwie niemożliwe, żeby zrealizować, aby windy były tylko i wyłącznie jako windy tymczasowe. Co to oznacza? No oznacza to, że aktualnie wszyscy pasażerowie z walizkami i innymi rzeczami muszą wchodzić po schodach. Wiem, tego nikt nie lubi, sam miałem okazję tutaj wysiadać z pociągu i to nie było przyjemne, ale musimy to przeczekać, bo windy są i na każdy peron będą dwie windy, naprawdę duże, które właśnie w tym miejscu widzicie. One już są powoli montowane, będą zarówno z kładki, jak i z przejścia podziemnego. To będą dwie te same windy, które będą łączyć właśnie te trzy poziomy, czyli poziom kładki, poziom peronu i poziom przejścia podziemnego. Także
będzie na spokojnie wszystko tutaj zapewnione i będzie można na spokojnie dojść. Też oczywiście te windy, ponieważ są trochę jednak duże i cała maszynownia na górze też jest większa, to one wychodzą już nawet ponad poziom dachu, ale domyślam się, że to jest tylko wyłącznie element montażowy i później to będzie jakoś ładnie wyglądać, bo za chwilę zobaczycie na ujęciach od góry, że faktycznie tam niektóre elementy wychodzą przez całą konstrukcję dachu i coś tu można zobaczyć. Ja to już widziałem jakiś czas temu, to jest jedyny minus faktycznie, bo przez to trochę deszcz pada na dół, ale to jest oczywiście zamierzone w trakcie całej przebudowy. Wiadomo, że jeżeli coś się buduje, no to może jeszcze wszystko nie działać na 100% i w pełni. Jeżeli coś jest gotowe, to wtedy faktycznie możemy stwierdzać, że coś nie działa. A ponieważ cała Warszawa Zachodnia jest w trakcie przebudowy, to, że i tak tutaj pociągi odjeżdżają i właściwie mamy 6 sprawnych peronów, bym powiedział, że za duży sukces w porównaniu z tym, jak szybko tutaj idą prace budowlane, jeżeli chodzi o tą całą stację. To oczywiście będzie też przystanek tramwajowy, o którym powiedziałem na początku. Przystanek tramwajowy będzie się znajdować bezpośrednio na wprost teraz, tu gdzie widzicie, gdzie jest ten plac budowy. W tym miejscu mniej więcej będzie się znajdować przystanek tramwajowy z całym zapleczem technicznym, no i nowa część przejścia podziemnego połączona z PKS-em. Tutaj ten budynek po lewej stronie, który za chwilę zobaczycie, jak te mapki się schowają, został w ostatnich dniach właśnie wyburzony i postanowiłem, że wam to pokażę faktycznie, bo to jest najnowsza rzecz, która się zmieniła właśnie od Alei Zyńskich w ostatnim czasie, ale spokojnie, największe prace tutaj na razie się nie rozpoczną, bo oczywiście to jest na kolejny etap, kiedy będzie rozebrany i wyburzony peron drugi i pierwszy i wtedy będzie tutaj budowa przystanku tramwajowego, a do tego czasu mam nadzieję, że taki film się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie przycisk subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Za 2 dni, dokładnie ostatniego dnia tego miesiąca, czyli we wtorek, zobaczycie film z torowiska Warszawy Zachodniej, więc jeśli nie chcecie tego przegapić, to oczywiście kliknijcie przycisk subskrybuj, bo wtedy wam wytłumaczę, czemu SKM-ki do Piaseczna będą już mogły jeździć mniej więcej od połowy marca, bo dokładnie to wszystko wam pokażę. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale i jutro w tramwaju na Kasprzaka. Cześć!